Przez co śpiewa, powiedziałbym, wiśniówka na torcie, wisienka na torcie. Ja mówię, kropka na D. Wchodzę, dobrze, że głowa mi, dobrze, że tym razem pracuję. Wchodzę i wychodzę. Wchodzę, no kotuję typa i spiewa na moją imprezę. No, moje urodziny, mam nadzieję, że będę celebrował to z uśmiechniętym momentem. Było kilku jakichś tam typów, gdzie tam stało w kolejce, ale padło na tego Francuza. Także ja patrzyłem na to tak, kogo by mi dadzą, z tym będę walczył. Nawet lepiej, że do końca nie wiedziałem z kim, bo nie ma tej presji na obie, także super, nie? Młody, silny, pewny siebie i ten. I no i takiego zawodnika mi było potrzeba. Jak będzie, zobaczymy w piątek, ja wchodzę się na pierwdala mi tyle. Wielu kibiców krytykowało Gromdę, że my na Gromdzie robimy freak fighty, że wystawiamy popka. No to myślę, że w tym przypadku się pomylili. Wiadomo, że my nie robimy cyrku, nie robimy freak fightów. Robimy brutalne walki na gołe pięści i jeśli popek dostaje rywala, jakim jest Korsu, to mam nadzieję, że wszystkich przekonaliśmy, że na Gromdzie nie ma miękkiej gry i nigdy nie będzie i nie będzie tego dobierania. Monster oczywiście, że kurwa wyjdzie w piątek, a kiedy ma wyjść? Kurwa, w sobotę też wyjdę. Jest najlepiej jak dotychczas, biorąc wszystkie moje jakby te walki wygrane i przegrane na stół, to nigdy nie miałem takich przygotowań jak tutaj. Tyle sparingu przede wszystkim. Miałem nie tak jak dotychczas 4-5 minut sparingowych i do domu, tylko 10-14, to naprawdę sam siebie przeskoczyłem. Podniosłem poprzeczkę tak wysoko, że naprawdę jestem z siebie mega zadowolony. Formę, jaką zrobiłem, to naprawdę mogę zapytać się Parówca Słomki i Maria, bo razem trenujemy. To nie są takie słowa, gdzie ja pierdolę, że ten, bo na każdych treningach gdzieś tam jeszcze pomiędzy grania koncertami ja się czuję dobrze i dobrze będzie. Ta walka ma wiele znaczeń. Po pierwsze, ratuje mi kolejny raz życie, sport. Robi to dla siebie, nie dla pieniędzy. Jestem trzeźwy, gdzieś tam nie ukrywam, jestem Popek Monster do chuja pana. Raz tam się gdzieś tam potknąłem w przygotowaniach, ale te treningi, jakie odjebałem i sumienność, jaką tam włożyłem w serce i krew, pot i łzy, naprawdę, bo to było przeżycie naprawdę bardzo ciężkie, ale bardzo motywujące. Jak w górach mi się krzywda nie stała, w Gromdzie też mi się stanie. Ściągam się kurwa bać. Wchodzę, napierdalam się, to jest kolejny przystanek. Gdzieś w mojej karierze, tym razem robię to dla sportu, dla siebie, dla Gromdy. Tyle. Ci, co we mnie nie wierzą, niech nie wierzą dalej, albo niech uwierzą już w piątek, a ci, co wierzą, dziękuję, że jesteście mordy, widzimy się, kurwa, na weselu, pogrzebach i tak dalej. Mam do was jedną prośbę. Może zbyt dużo, ale dajcie mu szansę. Nie krytykujcie, nie skreślajcie, a ocenicie go po walce. Gromda 15. Podziemny krąg już 1 grudnia. Kup pay-per-view i oglądaj na gromda.tv.